Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia z nowymi filmami. Dobrze, chociaż to nie nabożeństwo, ale myślę, że dobrze będzie rozpocząć modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Stolica Mądrości, Święty Józefie, Święty Janie z Maty, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szanowni Państwo i wszyscy, którzy słuchają teraz nas przez internet w Polsce i za granicą, albo słuchać będą. Nie wiem, czego się spodziewacie, ale myślę, że wielu z Was rozczaruje, bo jak myślicie, że będę mówił jakiś, nie wiem, no, zagrożenia, które wszyscy i tak dobrze znamy ze strony, nie wiem, edukacji, państwa, szczepień, medycyny, nowego porządku, czy innych tych podobnych rzeczy, to internet jest tego pełno, jest tego pełny i nieraz słuchaliście podobne wykłady, więc nie ma sensu, żebym ja się powtarzał, albo żeby referował coś, co inni zrobili to znacznie lepiej ode mnie. Więc o tym nie będę mówił, chociaż tego się dobrze słucha, bo każdy lubi, tak tacy jesteśmy, jakiś dreszczyk emocji, jakieś tutaj, lubimy się bać, tak, że co to będzie strasznego, ewentualnie jak z tego uniknąć, ale wtedy cały czas poruszamy się na płaszczyźnie horyzontalnej. Czyli te wszystkie sprawy dotyczą spraw tego świata, naszego życia, który tak się kiedyś skończy. I myślę, więc pomyślałem, że powiem zupełnie inaczej dzisiejszy wykład, jakie są zagrożenia współczesnej rodziny i ten wykład będzie dwuczęściowy. Pierwsza część będzie dzisiaj i druga część będzie jutro. Więc jak ustrzec się przez zagrożenie współczesnego świata? Więc odpowiedź będzie o tyle banalna, co bardzo dosadna. Więc jeżeli Pan Bóg was nie ustrzeże, to wy i tak sami z siebie nic zrobić nie możecie. Chrystus ze swoją rodziną, z Józefem i Marią, 7 lat przebywał wśród pogan w Egipcie i nic mu się nie stało, bo Bóg go strzegł. Więc ostatecznie i tak wszystko się opiera na jego woli i przyzwoleniu. Bo na przykład w czasie ostatniej wojny ilu rodzinom nie udało się ocalić ani mienia, ani domu, ani życia własnych dzieci, czy też nawet własnego. Ilu z nich cierpiało, ilu się nie ustrzegło przed kataklizmem. I teraz pytanie, czy to oznacza, że oni coś źle zrobili z tych tysięcy, czy setek tysięcy ludzi, którzy wtedy zginęło? A czy oni mieli wpływ na przebieg tej strasznej wojny? Albo czy byli jej przyczyną? W czasie powstania warszawskiego walczyło 17 tysięcy powstańców, ale zginęło 250 tysięcy cywilów, którzy tylko czekali końca wojny, które było już tuż, tuż, bo wszyscy wiedzieli, że Niemcy już przegrają. Zginęło 250 tysięcy ludzi, których nikt nie pytał, czy chcą tego powstania, czy je popierają, czy mu się sprzeciwiają. Ginęli albo rozstrzelani, albo pod gruzami walonych kamienic. Więc czy oni zrobili coś źle? Nie zrobili niczego złego. Więc jeżeli Pan Bóg cię nie obroni, to na nic się przyda ani bunkier w piwnicy, ani zapasy, bo zginiesz jak oni zginęli, chociaż wielu z nich miało porobione zapasy. Więc i tak wszystko tak naprawdę zależy od woli Bożej. Czy masz przetrwać, czy też nie. Czy masz uniknąć zagrożenia, czy też Pan Bóg cię od niego odstrzeże.
A więc to, co jest najważniejsze, żeby ustrzec współczesną rodzinę przed zagrożeniami tego świata, jest to posłuszeństwo woli Bożej i uległość względem niej. Czy wojna taka czy inna była wolą Bożą? Pan Bóg ją dopuścił, to jest pewne. A ci ludzie musieli zachować się jak trzeba, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. I to była ich próba, to była próba tamtego pokolenia. My żyjemy w potwornym kryzysie dziejów. Jeszcze kryzys tego świata do nas mniej może dotyka, jako chrześcijan, albo powinien dotykać, ale najbardziej nas boli kryzys w Kościele, którego Pan Bóg, czy chciał, na pewno do niego dopuścił. I my musimy zachować się jak trzeba. Nie mamy wpływu ani na rząd, nie mamy wpływu na papieża, ani na to, co tam gdzieś przygotują w Watykanie, czy gdzieś w innych jakichś agendach. Na to nie mamy wpływu, ale musimy zachować się jak trzeba, aby przejść próbę naszego pokolenia. Nie do końca wiadomo, do czego Pan Bóg jeszcze dopuści. Tutaj różne gadające głowy, mądre albo których tym mądrości brakuje, snują różnego rodzaju wizje katastroficzne, apokaliptyczne. Ludzie tego chętnie słuchają. Czy tak się wydarzy? Nie wiem. Były czasy, kiedy ścigano za samo imię chrześcijanina. Dobrze o tym wiemy. Uczymy się na lekcjach historii. Znamy chociaż trochę historii świętych męczenników. Za samo imię chrześcijańskie można było stracić życie. Albo w czasach szczelnących herezji dawnych wieków, za to, że jest się rzymskim katolikiem, także można było stracić życie. Myślę, że takiej próby Pan Bóg przed nami nie postawi. Nie taka będzie próba końcowa. Wracając już do ostatniej wojny, okupacje były dwie, niemiecka i sowiecka. Niemiecka robiła z Polaków bohaterów. Oczywiście byli szmalcownicy, jacyś tam różni, którzy się dorabiali jak zwykle, ale taka była mała część. Zasadniczo wróg był jasny, otwarty, perfidny i brutalny. Można było zginąć za samo bycie Polakiem. Natomiast potem przyszła okupacja znacznie gorsza. Sowiecka, która nie robiła ludzi z bohaterów, ale upodlała i korumpowała znacznie skuteczniej. Bo dawała złudzenie pokoju, że już nie ma wojny. I wymuszała kompromisy z komunistami. A to za cenę zgwałcenia własnego sumienia. W katechizmie tym niebieskim, który dobrze znamy i mamy pewnie na półkach, jest bardzo ciekawy punkt 675, który się nie powtarza w katechizmach ze wcześniejszych epok. Czytamy w nim, że przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Więc Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. To jest punkt, który mówi między innymi o antychryście. Ale ta końcowa próba wielu wierzących, która zachwieje wiarą wierzących, zdecydowanie będzie przypominała okupację sowiecką niż niemiecką. Bo brutalne prześladowania chrześcijan czy katolików zawsze tworzą męczenników i skracają drogę do nieba. Natomiast podstępne rozmywanie się, rozmywanie pod ułudą pokoju, kompromisy za cenę wygód, to one upadlają i korumpują tysiące, jak nie setki tysięcy ludzi. Ale czy jednak naprawdę nie można nic zrobić, tylko czekać na to, co może przyjść, albo pozwyczajnie to, co życie przynosi każdego dnia, tak, co przyniesie za miesiąc, za rok, za pół roku? Otóż nie, bo Pan Bóg nie wymaga od nas bierności, wręcz przeciwnie. Czasy, w których żyjemy, mogą wkrótce wymagać od nas heroizmu wiary, chociaż nie będzie to związane z przelewaniem krwi. Ale na przykład poświęcenia stanowiska pracy, co może skutkować obniżeniem standardu życia. No i to wymaga czasem, to będzie wymagało, dużego heroizmu. Czy wybrać zasady wiary, czy też dobrobyt materialny,
raty kredytu, jak nie będę spłacał, to stracę mieszkanie, dom i zaczyna się już potem cała drabina problemów. Żeby to przetrwać, będzie potrzebny heroizm wiary, a zwłaszcza heroiczne męstwo. A to jest znowuż łaską. Łaską, którą Pan Bóg daje tylko pokornym. Bo jak czytamy u apostoła, Pan Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Przyjęcie woli Bożej bez szemrania, albo nawet i z pewnymi oporami, ale zaciśnięte zęby, ale przyjęli jej przyjęcie, no wymaga nabycia cnót. One przygotowują do przejścia przez próbę. Nie wiem, czy znacie, a mam nadzieję, że znacie, traktat o prawdziwym nabożeństwie świętego Ludwika Marii Grion de Montfort. To jest traktat, który za jego życia zaginął. Został odnaleziony dopiero w XIX wieku. Traktat, jego tytuł jest nazwą roboczą, tytułu naprawdę nie ma. Zachował się podtytuł, tak, czyli tytuł pierwszego rozdziału, o przygotowaniu na powtórne przyjście Chrystusa. Więc ma pewien taki szlif, albo pewną wskazówkę sugerującą pewną próbę końca czasów. Zresztą kiedy święty Ludwik mówi o tych apostołów czasów ostatecznych, końcowych, że Pan Bóg wzbudzi wtedy wielkich świętych, no to wszystko napawa wielkim optymizmem. No i ten traktat jest arcydziełem teologii maryjnej, który dał Kościołowi wielu świętych na czele ze świętym Ludwikiem. On promuje takie nabożeństwo, jakim jest doskonałe nabożeństwo, które może katolik mieć dla Matki Bożej. Zazwyczaj przygotowanie się do takiego praktykowania doskonałego nabożeństwa trwa 33 dni. Zadajmy sobie pytanie, co jest najważniejsze w nabożeństwie, prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny? Czy potrafimy streścić w jednym zdaniu, co jest najważniejsze w tym nabożeństwie? Jakie jest najważniejsza jego cecha? Oczywiście, oprócz tego, że oddaje czci Królowej Nieba, naszej Pani Królowej Anielskiej. Jeśli odpowiemy sobie na to pytanie, to będziemy wiedzieli, jak obronić naszą siebie samych i rodzinę przed zagrożeniem tego świata. Najważniejsze w prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Marii Panny jest wyrzeczenie się ducha tego świata. To jest najważniejsze. Przygotowanie do niego trwa 4 etapy. Pierwszy jest najdłuższy, trwa 12 dni, pozostałe 3 po 7. I pierwszy ma za zadanie przygotować duszę człowieka, aby umiał, albo zmierzył się z tym, czy on potrafi wyrzec się ducha tego świata. Przypomnijmy sobie rozmowę naszego Pana z Piłatem. Pan nasz odpowiada Piłatowi, że królestwo moje nie jest z tego świata. Święty Tomasz z Akwinu w komentarzu do tego fragmentu mówi, że królestwo można rozumieć na 2 sposoby. Niekiedy oznacza ono sam lud, innym razem oznacza samą władzę królewską. Odnośnie pierwszego przytacza słowa świętego Augustyna. Królestwo, o którym mówi nasz Pan, czyli w niego wierzący, są jeszcze na tym świecie, bo żyć na nim muszą. Lecz nie są z tego świata, ani przez uczucie, ani przez naśladowanie. Zatem, moi drodzy, zapamiętajcie sobie dobrze słowa. Lud Pana naszego Jezusa Chrystusa nie żyje według zasad tego świata. Święty Jan w swoim pierwszym liście dobitnie pokazuje, dlaczego tak jest. Bo wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy złego. No i ostatni pandemiczny rok, różne katastroficzne wizje przyszłości, jak to będzie, jak nam nowy porządek świata chcą urządzić, żebyśmy oddali naszą wolność w zamian za poczucie bezpieczeństwa, dobitnie wskazuje, że te słowa mają rację. Cały świat leży w mocy złego. I wszystkie te pomysły, jakiekolwiek by one nie były, na pewno nie są przychylne duchowi chrześcijańskiemu. Gdyby były, to by
kościoły nie zamykano na siłę, ale je otwierano. Kult by się mnożył do Pana Boga, a nie za wszelką cenę był ograniczany. Natomiast nas, skoro nawet słuchamy tego, co ja mówię teraz, i tutaj część was jest tu obecnych, a część słucha przez internet, nie ma najmniejszej wątpliwości, że Pan Bóg wybrał was przez swoją łaskę i wyrywał z mocy ciemności. Idzie nie tylko na Chrzcie Świętym, to jest oczywiście podstawowa rzecz, ale że mijają lata, a dalej przynajmniej macie taką intencję wyrywania się z mocy ciemności. Chociaż jeszcze w czasie musimy dopełnić swoje dni. W tym samym rozdziale drugim świętego Jana, listu świętego Jana, on dobitnie pokazuje, skąd pochodzi duch tego świata. I mówi tak, wszystko, co jest na tym świecie, a więc pożądliwość oczu, pycha tego żywota i pożądliwość ciała, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Na pewno słyszeliście wiele kazań na ten temat, ale tak naprawdę tradycja katolicka polega na tym, że my niczego nowego nie dodajemy, niczego nowego nie zmieniamy, ale nieustannie powtarzamy to samo. Chcąc być w zgodzie ze wszystkimi doktorami i świętymi wszystkich czasów. Więc zacznijmy pokrótce ducha tego, od pożądliwości ciała. Począwszy od nieczystości, której w obecnych czasach największym rozsiewaczem są największe z wynalazków diabła, a więc telewizja i internet, skończywszy na obżarstwie i nałogach. Wszystko to pochodzi z nieokiełznanej pożądliwości cielesnej. To jest pierwsza z pokus, którą był kuszony nasz Pan w czasie swojego 40-dniowego postu na pustyni. No, jesteśmy w czasie przygotowania do Wielkiego Postu. Proponując przemianę kamieni w chleb. Pożądliwość oczu, chęć posiadania ponad miarę, wszechobecne reklamy, szczególnie te rozsiewane przez największy z wynalazków diabła, więc telewizja i internet, powodują, że ludzie chcą żyć ponad stan, zapracowują się, biorą kredyty, aby zapożyczone na procent pieniądze żyć lepiej niż na to pozwala im to, na ile zarabiają. Nabywają rzeczy niepotrzebne, niekonieczne, ale bardzo często rujnujące duszę. Bo stajesz się nowoczesnym niewolnikiem. I potem będziesz się bał, że to wszystko stracisz i będziesz miał znacznie cięższą do odniesienia pokusę pójść na kompromis. Bo stracisz pracę. Tak niedawno czytałem historię dziennikarza, który się dostał do renomowanej gazety i już pierwszą rzecz tego wypróbowano, czy podpisze się pod artykułem, który mu zaproponowano. Jeśli by tego nie zrobił, straciłby pracę, a on już zdąży wziąć kredyt na mieszkanie. I już pierwszy przykład korupcji, sumienia. A to jest dopiero początek. No i najgorsza to jest pycha tego żywota. Chęć bycia na szczycie, samodoskonalenie, samorozwój. Chęć posiadania władzy nad innymi i wreszcie pogarda drugim człowiekiem. Szczególnie lansowane przez największe z wynalazków diabła, a więc telewizja i internet. Czart w swojej pokusie chciał skusić naszego Pana, powiedział, pokaż, że masz władzę, udowodnij, że jesteś przed Boga posłany, rzuć się w dół, a zobaczą Ciebie i uwierzą. Pan odparł trzy pokusy, wiemy dobrze, Słowem Bożym, bo po 40-dniowym poście był do tego doskonale przygotowany. Pokazał nam nie tylko, że pościł za wszystkich tych, którzy w ciągu wieków powinni pościć, a tego nie czynili, a więc czynił pokutę, ale pokazał, jak doskonale uwolnić się od ducha tego świata. I jeszcze jedna przykra refleksja. No co niemal na wszystkich kościołach robią przekaźniki GSM, przez które nieustannie płynie strumieniem danych
do największych wynalazków diabła, więc telewizji i internetu. Pornografia, niemoralne filmy, treści obrażające Boga, świętych, głoszące demoralizujące rzeczy wiernych, zwłaszcza maluczkich. Oczywiście korzystamy teraz z tego dobrodziejstwa, chociażby to, że oglądacie mnie przez internet, ale te plusy nie przysłaniają tych minusów. Wydaje się, że świat moralnie był znacznie lepszy, zanim pojawiły się największe znalazki diabła, a więc telewizja i internet. I z pewnością można się bez tego obyć. Natomiast obecny rok pandemiczny pokazuje, jak bardzo jeszcze chce się ludzi zespawać z tą nowoczesnością, chociaż wymuszając na naszych dzieciach, aby setki godzin siedziały przez internet przez kilka dni w tygodniu, przez wiele miesięcy. Przyzwyczajając nawet tych najmłodszych do tego, aby już od najmłodszych czasów byli zanurzeni w tych najlepszych wynalazkach diabła. Więc bądźmy bardzo rozważni z korzystania z tych narzędzi, bez których czasem to prawda trudno się obejść, skoro już są obecne w naszym życiu. Bo duch tego świata przez nie działa bardzo powoli i niepostrzeżenie. Więc żeby udowodnić samemu sobie, że nie jesteś przywiązanym do tych największych wynalazków diabła, jest doskonałym pomysłem na czas Wielkiego Postu ograniczyć do nich dostęp. Albo zupełnie, albo na przykład zmienić telefon z jakiegoś nowoczesnego z dostępem do internetu na zwykły, przez który można tylko dzwonić. Żeby pokazać samemu sobie, że nie jestem przywiązany do tych narzędzi. Albo że utrudnić sobie, że będę musiał usiąść przy komputerze stacjonarnym, coś skorzystać. To jest jakiś trud, ale to jest Wielki Post. Jeśli przyjdzie mi to z trudem, albo zawsze znajdę jakąś wymówkę, żeby tego nie uczynić, to znaczy, że jestem przywiązany bardzo do ducha tego świata i do jego narzędzi. I tak niepostrzeżenie przez te urządzenia wchodzi demon tułacz, o którym powiedziałem kiedyś kazanie, jak ktoś chce, może sobie odnaleźć w internecie. Jak on tuła się i wyciąga naszą duszę z miejsca, gdzie jesteśmy, z obowiązków stanu, które teraz mamy pełnić i gdzieś błąka się po różnych miejscach, czasach i stanach przy pomocy tych narzędzi, jakim jest największy z demonów diabła, jakim jest telewizja i internet. Nikt nie może dwóm panom służyć, bo albo jednym wzgardzi, a z drugim będzie trzymał, albo odwrotnie. Trafne objaśnienia tych słów daje święty Hieronim. A święty Hieronim jest jednym z doktorów Kościoła, jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego, obok Augustyna, Ambrożego i świętego Grzegorza Wielkiego. Niech posłyszy skąpiec, kogo nazywają mianem chrześcijanina. Nie można bowiem jednocześnie służyć bogactwu i Chrystusowi. Kto jest niewolnikiem bogactw, strzeże bogactw jak niewolnik. Kto jednak jest wolny, potrafi strząsnąć jarzmo bogactwa jak pan. Bo wygoda usypia ideał, a nic go tak nie wydoskonala jak bicz surowego życia. Co często mówię rodzicom, którzy są wychowani w PRL-u, w środku albo jego końca, gdzie się nie przelewało i dlatego mają często takie myślenie, jeszcze, ponieważ dzieciństwo przeszli w znacznie cięższych warunkach, z mniejszymi wygodami, na pewno z dużo mniejszą ilością rozrywek niż teraz. I to ukształtowało w nich takie cechy, a nie inne. Tylko na poziomie naturalnym, ja nie mówię tu o cechach nadprzyrodzonych, cnotach. Czyli to jest wszystko to, czego są pozbawione nasze dzieci przez dobrobyt i dostęp do największych wynalazków diabła, jakim jest telewizja i internet. Więc jeżeli chcemy przez bicz surowego życia lepiej ideały wykształtować, to trzeba to zacząć czynić. A nie myśleć, że ja tego nie miałem w dzieciństwie, to zrobię wszystko, żeby moje dzieci to miały. Może właśnie dlatego taki jesteś, bo nie miałeś do tego dostępu. A fundując to dzieciom, ukształtujesz je tak, żeby kochały ducha tego świata. Wiecie, we Chrzcie Świętym jest takie pytanie. Czy wyrzekasz się szatana i wszystkich spraw jego? To jest bardzo niedoskonałe tłumaczenie tekstu łacińskiego. Bo tam jest
tak jest sformułowany taki wyraz łaciński, który mówi, że czy wyrzekasz się jego pompy. Słowo pompa funkcjonuje w języku polskim w takim sformułowaniu jak robić coś z wielką pompą. To domyślamy się, co to znaczy, tak? Z wielkim jakąś okazałością, z wielkim jakimś uroczystością, podniosłością, tak? Żeby się tym napawać. Różni bogacze mogą robić rzeczy z wielką pompą. A jednak we Chrzcie Świętym, w języku łacińskim, który jest precyzyjniejszy niż język polski, trzeba się wyrzekać tej pompy. To oczywiście pierwotnie dotyczyło różnych pogańskich obrzędów, które były z wielką okazałością robione. Procesji różnego rodzaju. Nie było wtedy świeckich świąt, ale wszystkie święta w starożytnym Rzymie były jednocześnie pogańskie. I chrześcijanie nie mogli brać w tym udziału. Nawet jeżeli rozdawano tam chleb i mięso składano w ofierze, czy inne jakieś dobra, które mieszkańcom Rzymu czy innych miast rozdawano z łaski cesarza. Nie, trzeba było tego się wyrzec. Nawet za cenę posiadania tych dóbr. I my na Chrzcie Świętym, raczej nasi rodzice chrzestni na Chrzcie Świętym, za nas się tego wszystkiego wyrzekli. My tego, tej pompy tego świata się wyrzekliśmy. Więc tego przepychu, tego wielkiego dobrostanu. Dlaczego? Ponieważ to usypia ideał. I nie przygotowuje na trudy chrześcijańskiego życia. I kiedy przychodzi chwila próby, no nie jesteśmy w stanie jej przejść, ponieważ ciężko jest pozbyć się przywilejów i pewnego dobrostanu, bo się do niego przyzwyczailiśmy od dziecka i nikt nigdy od nas nie wymagał surowego życia, nawet w prostych rzeczach jak chociażby post. Od tego się zaczyna. Niektóre rodzaje złych duchów wyrzucają modlitwą i postem. Więc nadchodzą czasy, kiedy bogactwo i dostęp do wielu dóbr będzie główną wajchą, na którym będzie postawione nasze zbawienie. Bo tak system zacznie korumpować ludzi. Albo jesteś wpięty do systemu i masz dostęp do sklepów różnego rodzaju, pracy chociażby, czy innych przywilejów. Albo wybierzesz wolność, ale stracisz dostęp do tego wszystkiego. Więc jedną z głównych rzeczy, którą należy nauczyć nasze dzieci, zaczynając najpierw od siebie, to jest nauczyć je znosić ostracyzm. Że jesteś inny, bo jesteś chrześcijaninem i pewnych rzeczy nam nie wolno, bo jesteśmy chrześcijanami. A jeżeli nasze życie, nasze wychowanie, naszych dzieci, oglądamy to samo, co oglądają poganie, śmiejemy się z tych samych dowcipów, co śmieją się poganie, oglądamy te same filmy, co poganie, nasze dzieci uczą się z poganami w tych samych szkołach, które są na pół pogańskie, nie w ogóle żyjemy jak poganie, niczym się nie różniąc od naszych sąsiadów ateistów, no to po czym poznać, że jesteśmy chrześcijanami? Bo nikt nie chce się zgodzić na ostracyzm, bo inność to jest jakiś obciach. Mimo, że żyjemy w państwie, którym zdecydowana większość jest nominalnymi katolikami. Ale to nic nie znaczy. Wielu będzie mówiło Panie, Panie, ale niewielu będzie zbawiony. Bycie poza systemem, nawet za cenę ubóstwa, ale żeby zachować skarb wiary. A raczej integralność wyznawanej wiary ze sposobem życia. Bo jeżeli pójdziesz na koncesję w sprawy wyznawania wiary, to zaczniesz potem szybko żyć tak, jak wierzysz. I to jest, myślę, że główne zadanie, które należy przekazać dzieciom. Znieść ostracyzm. Czego przez to najlepiej się uczyć takich rzeczy? Oprócz tego, że to powinno być wymagania w domu, czego jest najlepszymi rzeczami, to jest rytm roku kościelnego. Teraz idzie Wielki Post, jest przedpoście, który nas powoli wprowadza w surowość Wielkiego Postu. To jest zacząć żyć tak, jak Kościół zawsze żył przez wieki.
czego święci dawali nam najlepszy przykład. I teraz słowo święci jest kluczem, ponieważ hagiografia, czyli żywoty świętych, powinno być podstawową lekturą naszych dzieci. Lekturą, którą najczęściej my powinniśmy od małego tym dzieciom czytać. Sami przez to zyskując sobie znajomość tychże świętych, a i zapładniając młode umysły no najlepszymi ziarnami, jak postępować. Święty Ignacy z Loyoli nawrócił się pod wpływem żywotu świętych. Bo to była jedna z dwóch książek dostępnych na zamku Loyolów, gdzie on wtedy się kurował. Żywoty świętych spowodowały, że Pan Bóg przez łaskę przemówił do niego. Święty Franciszek Ksawery, wyjeżdżając na epopeję związaną z Indiami i wielkimi misyjnymi wyprawami, wziął ze sobą dwie książki, w tym Brewiarz i Żywoty Świętych. Aby samym siebie budować i tych wszystkich tubylców, które tam spotka, też zapładniać pomysły, ich umysły dobrymi ideami, jak żyli święci. A ponieważ święci to byli ludzie, którzy nie byli, albo może inaczej, wyrzekli się ducha tego świata, więc w każdej epoce są dla nas przykładem. Jak wyrzekać się ducha tego świata. To, co jest rdzeniem prawdziwego nabożeństwa do Matki Bożej. A więc także jest rdzeniem bycia chrześcijaninem. Bo każdy chrześcijanin powinien mieć prawdziwe nabożeństwo do Matki Bożej. Bo jest wielu chrześcijan, które wiarę wyznaje, ale nie żyje zgodnie z jej zasadami. Czyli przykłady świętych naszej wspólnej historii. Pamięć o przodkach i bohaterach naszej wiary, który kształtuje naszą tożsamość. I pierwsi chrześcijanie karmili się historiami ze Starego Testamentu, bo to była nasza wspólna tożsamość. I późniejszą historią chrześcijaństwa, w tym roku na przykład mamy 450. rocznicę bitwy pod Lepanto. Największej bitwy morskiej w dziejach świata. Nigdy wcześniej, nigdy później, ani pierwsza, ani druga wojna światowa nie stworzyła takiej sytuacji, w której tak wiele okrętów i tak wiele ludzi starło się w jednej bitwie morskiej, które zwyciężyło chrześcijaństwo nad potęgą islamu. To takimi umysłami należy karmić siebie. Takie rocznice można świętować w gronie rodzinnym. Takimi ideami, znaczy zapładniać umysły, zwłaszcza chłopców. Bo wiele ludzi poświęciło życie w bardzo bohaterski sposób, epicki sposób, po to, żebyśmy mogli być dalej chrześcijanami. To oczywiście jest ultra niepopularne w obecnych czasach, kiedy jest ta masońska idea prawdziwego, wspólnego partnerstwa, które jest zbudowane na absolutnie niebożych podstawach. Bo jeżeli fundamentem nie jest Chrystus, to nic nie można zbudować wspólnego. A więc pamięć rzeczywistych świętych, pamięć o bohaterach naszych wspólnych dziejów chrześcijaństwa, czy to będą jakieś wydarzenia, nie zawsze jakaś tam bitewna historia, czy że zakony rycerskie zawsze bardziej pociągały, bo ja jestem mężczyzną, to jest oczywiste. Dziewczynki należy inaczej kształtować, tak? Jest tyle wspaniałych kobiet w dziejach Christianitas i królowe, i córki cesarzy, i nawet jakieś proste dziewczyny. Święta Katarzyna ze Sieny była prostą dziewczyną, nie miała pisać ani czytać. Jedyne, co miała, to czytać brewiarz, bo Pan Bóg daje łaskę, że brewiarz rozumiała. I tylko brewiarz. A zmieniła losy Kościoła w średniowieczu. Tak, i walnie się przyczyniła do zakończenia wielkiej schizmy zachodniej. Czy Joanna d'Arc, która była prostą wiśniaczką, tak? Więc każdy znajdzie tam przykłady do naśladowania, a przecież wierzymy w orędownictwo świętych w niebie. Oni się powinni za nami przyczyniać. Generalnie należy nauczyć się kochać to, co nie jest ducha tego świata. Msza święta, którą tak bardzo kochamy, która wszystkich nas tutaj przecież jednoczy, tak? Wspólna miłość do mszy, absolutnie nie jest z tego świata. Dlatego jest tak bardzo inna od tego, co nas spotyka w świecie. Używamy tam innego języka, nie takiego jak w świecie. Tam są inne ceremonie, obrzędy, takich nie ma w świecie. Tam ksiądz się inaczej ubiera i duchowni, nie tak jak na co dzień. Wszystko jest inaczej, ponieważ odzwierciedla zupełnie inną rzeczywistość.
a Pan Bóg jest totaliter aliter, jest całkowicie inny niż ten świat. Więc umiłowanie i kochanie rzeczy, które z Ducha Kościoła Pan Bóg nam dał, przystosowuje duszę do tego, aby nie kochała tego, co jest na świecie. A kochając mszę świętą, nie można jednocześnie nie kochać tych, którzy są w czasie tej mszy świętej wspominani. Chociażby dzisiaj święty Jan z Maty, założyciel zakonu trynitarzy, zakonu, który się uwolnił w ciągu wieku swego istnienia dziesiątki, jak nie setki tysięcy chrześcijan z rąk muzułmanów, wykupując z nich z niewoli. I to wszystko pod sztandarem Najświętszej Trójcy, dlatego to był zakon trynitarzy, bo Mahometanie wierzą w swego fałszywego Boga, który jest jeden, a jest Bóg prawdziwy, który jest Trójcą. I z tym sztandarem szli nieustraszenie, ryzykując często życie, albo je tracąc, albo samemu oddając się w niewolę, aby kogoś wyciągnąć. To jest wielki bohater naszej wiary, święty Jan z Maty. Więc jeżeli ktoś, wracając już do naszego wątku, z duchem tego świata, jeśli ktoś chce się wsprzęgać w system bankowy, który jest bardzo z ducha z tego świata, to niech bardzo przemyśli swoją decyzję 3 razy. Czy warto wikłać się na wieloletni kredyt bycia niewolnikiem, często na bardzo kruchych podstawach i możliwościach jego spłaty. Nasz Pan powiedział, że lepiej wielbłądowi wejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Uczniowie Pana, słysząc takie surowe stwierdzenie, pytają, no któż więc może się zbawić? No przecież to praktycznie każdy człowiek chce być bogatszy niż jest. Gdyby mógł być jeszcze bogatszy, to nie wiem, czy 1% ludzi oparłby się tej pokusie łatwego wzbogacenia się, która się nigdy nie kończy. Bo przecież każdy bogaty chce być jeszcze bogatszy. Więc Pan Bóg powściąga surowość tego stwierdzenia i mówi, co u ludzi niemożliwe, u Boga jest wszystko możliwe. Bo byli bogaci, którzy wsprzęgali swoje bogactwo w dzieło ewangelizacyjne i wykorzystywali swój dobrobyt po to, aby szerzyć dzieła miłosierdzia. Czyli nie korzystali z niego tylko na siebie. I też nie dawali tylko to, co im zbywało. Bo tacy dają najmniej. I więc dochodzimy tutaj do tego, co mówiłem na początku. Bez łaski nic jest niemożliwe. Więc jeżeli Pan Bóg nie zachowa nas od różnych przykrych rzeczy od nas niezależnych, no to będziemy musieli je cierpliwie znieść. Jeśli zechce zachować, no to jeszcze długo zachowamy względny spokój. Wszyscy znamy postać świętego Augustyna, że błądził za młodości, że się nawrócił po latach dzięki staraniom swojej pobożnej matki, świętej Moniki. I on w swoich wyznaniach powiedział, że największą przeszkodą w miłowaniu Boga jest przyjaźń z tym światem. Którą oczywiście byli fałszywi przyjaciele, którego potem opuścili, fałszywe przyjemności, które potem okazują się, że odwodzą od Pana Boga. Przyjaźń z tym światem. Święty Jakub, apostoł pański, ale wszyscy tak myśleli, nie tylko Jan, Jakub. On mówi tak, czyż nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś zamierzał być przyjacielem świata, stał się nieprzyjacielem Boga. W świetle tych słów możemy dobrze ocenić wysiłki instytucji kościelnych w ulepszanie tego świata, tak żeby był lepszy, żeby bardziej był eko, bio i tak dalej, gdzie salus corporum suprema lex, ani ciało, ani świat bardziej bio, eko, czyli jeszcze nie domu jako, nie jest celem działania ani kościoła, ani nie jest celem działania nas jako chrześcijan, aby on stał się za cenę skorpowanego sumienia lepszy. Od 60 lat obserwujemy, jak Kościół zawarł pakt z tym światem. Od słynnego adjournamento, tak? Czyli otwarcie się na ten świat. To znaczy to słowo. Otwórzmy okno,
żeby duch tego świata wszedł do świątyni pańskiej. A potem narzekamy, że jakąś szczelinę wścisnął się zły duch. Jaką szczelinę, kiedy my całe okna, jak nie okno, to i nawet drzwi otworzyliśmy, żeby duch tego świata wszedł do kościoła. Pod hasłem szczytnym będziemy ten świat ewangelizować, tak jakbyśmy go do tej pory nie ewangelizowali. I po 60 latach widać, jak bardzo Kościół Matka Nasza się ześwietczył, a jak bardzo mało świat się zsakralizował. Święty Jan Chryzostom, też komentując te zdanie o bogactwach, jest jeszcze bardziej dosadny niż święty Hieronim. A święty Jan Chryzostom jest jednym z wielkich czterech doktorów Kościoła Wschodniego, obok Bazylego, Grzegorza z Nazianzu i świętego Atanasego. I mówi tak. Adam mieszkał w raju, najpiękniejszym miejscu na ziemi, jakie sobie można wyobrazić. Hiob siedział na kupie gnoju i drapał się skorupą po wrzodach. Adam nie podsłuchał Boga i poszedł za podszeptem diabła. Stracił raj, ściągnął na siebie, na swoje potomstwo przekleństwo. Hiob odrzucił diabelskie podszepty i na kupie gnoju błogosławił Pana, za co został nazwany błogosławionym i stokrotnie wynagrodzonym. Oto dowód, że nie miejsce zamieszkania i przepych bogactwa decydują o wieczności. Oto wyższość ubóstwa i cierpienia nad majątkiem i dobrobytem. Oto wyższość gnoju nad rajem. I nie był gołosłowny, bo święty Jan Chryzostom za postawę godną apostoła, który nastawał w porę czy nie w porę, za wyrzucanie nieprawości z cesarzowi czy rodzinie cesarskiej, został wygnany ze stolicy w Konstantynopolu i zmarł po trudach wygnania, źle traktowany przez żołnierzy. Po prostu wykończyli go w czasie wędrówki, którą musiał robić pieszo i padł z wyczerpania. A więc dał zawodu, których startował, dokończył. Wieniec otrzymał. Na początku mówiłem, co jest najbardziej istotne w prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny i mam nadzieję, że jak najwięcej osób będzie go praktykować. Jeżeli jeszcze nie, to przecież w każdej chwili można zacząć praktykować prawdziwe nabożeństwo. Więc skończę jego fragmentem. Tylko jeden raz położył Bóg nieprzyjaźń, ale nieprzyjaźń nieprzejednaną, która trwać będzie do końca świata i wzmagać się nieustannie. To nieprzyjaźń między Maryją, czcigodną Matką Bożą, a szatanem, między dziećmi i sługami Najświętszej Dziewicy, a dziećmi i wspólnikami Lucyfera. Bóg wprowadził nie tylko nieprzyjaźń, lecz nieprzyjaźnie. Bo nie tylko pomiędzy Maryją i szatanem, ale i pomiędzy potomstwem Najświętszej Dziewicy, a potomstwem szatana. Znaczy to, że Bóg wprowadził nieprzyjaźń, odrazę i skrytą nienawiść między prawdziwymi dziećmi i sługami Najświętszej Dziewicy, a dziećmi i niewolnikami szatana. Nie kochają się oni wzajemnie i żadnej nie ma między nimi wewnętrznej łączności. Dzieci Beliala, niewolnicy szatana, miłośnicy świata, bo to na jedno wychodzi, prześladowali dotąd i w przyszłości bardziej niż kiedykolwiek prześladować będą wszystkich, co należą do Najświętszej Dziewicy. Jak niegdyś Kain prześladował brata swego Abla, a Ezaw, brata swego Jakuba. Wyobrażają oni odrzuconych i wybranych. Jednak władza Maryi nad wszystkimi diabłami zabłyśnie w czasach ostatecznych, kiedy to szatan czyhać będzie na jej piętę, to znaczy na wierne jej dzieci i pokorne jej sługi, które ona do walki z nim wzbudzi. W oczach świata będą oni mali, biedni, poniżeni, prześladowani i uciskani, podobnie jak pięta w stosunku do reszty członków ciała. Lecz w zamian
za to będą bogaci w łaski Boże, których Maryja obficie udzieli. Będą wielcy i możni przed Bogiem. W świętości zostaną wyniesieni ponad wszystkie stworzenie przez swą gorącą żarliwość. A Bóg tak potężnie powstrzymywać ich będzie swoją mocą, że wraz z Maryją, głęboką swą pokorą, miażdżyć będą głowę diabła i staną się sprawcami triumfu Jezusa Chrystusa. To tyle, drodzy moi, jeśli chodzi o moje dzisiejsze wystąpienie. Jak uschronić siebie i swoją rodzinę przed niebezpieczeństwami tego świata. To jest nabyć ducha wyrzeczenia się tego świata. Bo lud Pana naszego Jezusa Chrystusa nie żyje duchem tego świata. Kto nabędzie tej zdolności, ten wszystko przetrwa. I nic mu zabrać nie mogą, ani w żaden sposób zaszkodzić mu nie mogą. Nawet jeżeli Pan Bóg czasem zechce nas dopuścić przez tę próbę, że zostanie na przykład zabrane nasze mienie. Albo stracimy mieszkanie, do którego jesteśmy tak przywiązani. Albo pracę, która wydaje się dla mężczyzn jedynym źródłem ich utrzymania. I co wtedy będzie? Albo jakiekolwiek jeszcze inne przykrości, na które możemy być wystawieni w zamian za koncesję pójścia na układ z tym światem. I to wcale nie musi być od razu coś dużego. Zaczyna się od małych rzeczy. Bo diabeł jest sprytny. Najpierw weźmie palec, a potem zażąda całej ręki, a potem duszy twojej. Czy są jakieś pytania w związku z tym, co powiedziałem? No widzę, że chyba nie ma pytań. Więc czytajcie Żywoty Świętych. Bo rodzice niech czytają dzieciom, bo nawet czytając, już sam człowiek i podziwia tych ludzi, więc może od razu pytać samego siebie, no a co ja zrobiłem do tej pory? A jak ja żyję w świetle tego, co ja czytam o tych mężach czy dziennych niewiastach. Jest dogmatem naszej wiary, że Bóg daje każdemu dość łaski, żeby był świętym. Czy wielkim? To jest rzecz bardzo względna. Kto jak ocenia? Jak potem oceniać? Bo my na ziemi możemy nawet się mylić w stosunku do świętych popularnych albo mniej popularnych. Oni w niebie mogą być zupełnie odwrotnie postawieni. Ale każdy ma dość łaski, aby zachował dogmat wiary, i skarb łaski uświęcający, bez której nie ma zbawienia. Więc nie może ktoś mówić, że jest nieuposażony. A przecież jeszcze możemy zdobywać łaski uczynkowe. Jeszcze dodatkowo. Więc jak żyjemy w wygodnych domach i słuchamy, chociaż przez internet, z wygodnych miejsc, to teraz zobacz, czy no oczywiście, to jest normalne, jesteśmy ludźmi, jesteśmy przywiązani do rzeczy, których wypracowaliśmy, zwłaszcza ciężką pracą. Ale były takie czasy, kiedy ludzie tracili całe swoje mienie, chociażby ostatnia wojna. Czy bym Panu Bogu złorzeczył, za co mnie to spotkało? Może być za nic. O tak, żeby Cię wypróbować, jak chociażby świętego Hioba. Czy mam w sobie dość pokory, żeby powiedzieć, Pan Bóg to dopuścił. Może za moje grzechy, ale może nie. Po prostu. Im większa próba, tym większa nagroda. Pytanie? Jak to jest, że my wierni, którzy przez swoje zasługi na ziemi idziemy do piekła, albo nie zasługi, jesteśmy głębiej położeni niż ci, którzy nie są aż tak mocno przywiązani do wiary, bo tak wskazują pisma niektórych świętych, że
wierzący, który się zaniedbał, jest głębiej ulokowany w piekle niż ten, który jest słabej wiary, czy tam był słabej wiary. Niektórzy piszą, że jeżeli chcesz porzucić Boga, to weź, wypisz się z Kościoła Chrystusa Króla. To jest proste pytanie. Dlaczego katolicy cierpią w piekle bardziej niż wszyscy pozostali? Odpowiedź jest bardzo jasna i w miarę prosta. Dlaczego katolicy cierpią bardziej w piekle niż protestanci, czy inni heretycy albo schizmatycy, a znacznie bardziej niż poganie? Dlatego, że otrzymaliśmy najwięcej łask ze wszystkich. I tymi łaskami wzgardziliśmy. Mamy najwięcej pomocy różnego rodzaju, tak, sakramentów, sakramentaliów, wstawiennictwa świętych. I to wszystko zdeptaliśmy. Bo nikt nie jest w piekle, jeśli sam tam nie chce być. Dlatego cierpi się już chociażby z tego tytułu najbardziej, do tego dokładając jeszcze oczywiście i winy uczynkowe za grzechy ciężkie popełnione. Chociaż i tak, nawet najstroższe kary piekielne, jak uczy nas katechizm rzymski, są mniejsze niż na to zasługujemy. Ożenić się i tak dalej, boi się posiadać dzieci właśnie ze mną na te czasy. Jest tak samo również, słyszę wśród młodych w mojej rodzinie. Boją się posiadać teraz dzieci, dlatego że czasy są takie, jak, a nie inne. Mój syn na przykład jest wierzący, ale to pozostali w rodzinie to różnie to bywa. I proszę powiedzieć mi, jak z nimi rozmawiać, jakie argumenty używać, żeby jakoś im, no nie wiem, dać nadziei, pomóc. Są zamknięci na życie. W czasie pandemii o psychozy na wiosnę powiedziałem kazanie na ten temat. Ja właśnie pamiętam, tak. Więc tam się odniosłem do takiego, dam taki przykład życia kardynała Wyszyńskiego w czasie kampanii wrześniowej. Jemu kazali uciekać do Lublina, więc tam gdzieś uciekał i po drodze był nalot, wiadomo, mnóstwo się żołnierzy, ludzi na drogach przemieszczało i w czasie tego nalotu był zbombardowany kolumna żołnierzy i on udzielał ostatniego namaszczenia czy rozgrzeszenia, bo myślę bardziej, jednemu z żołnierzy, który tam dogorywał. No i ten żołnierz był w szoku i tak mówił, że co oni z nami zrobili, tak, co teraz będzie, tak. A on obok widział, jak chodził człowiek po polu i siał zboże. I on potem do niego podchodzi, no mówię, człowieku, no ty siejesz zboże, jest wojna w ogóle, no przecież to wszystko ci zniszczą, stratują, tak, nie wiadomo, czy przeżyjesz. A on mówi mu, ja sieję, nie wiem, czy będę zbierał, ale ktoś będzie miał pożytek. A ziarno leżąc w spichrzu, zmarnuje się. Więc tak odpowiadam. Różne czasy były złe. Tak? W czasie wojny też się dzieci rodziły i w różnych okolicznościach, bo jeśli ktoś się żeni, wychodzi za mąż, to głównym obowiązkiem rodziców jest wzbudzanie potomstwa i jego wychowywanie. Więc, a za wierność obowiązkom stanu otrzymamy nagrodę w niebie. Za wierność obowiązkom stanu. Oczywiście można takiemu człowiekowi, który nie wie, czy się żenić, powiedzieć, no cóż, sam Zbawiciel mówi, znaczy sam Święty Piotr, Święty Paweł mówi, naśladując Zbawiciela, lepiej się nie żenić. Zresztą to mówi tej Zbawiciel. Z tym rozmawiając z apostołami, którzy w świetle tego, co on powiedział, mówią, że lepiej się nie żenić. A on mówi, owszem, ale mało ludzi to rozumie. Więc zawsze można powiedzieć, że lepiej żyć gorliwie jako brat zakonu i do zakonu, chociaż to jest inna sprawa, do jakiego zakonu warto pójść w dzisiejszym kryzysie. Ale są takie, które jeszcze trzymają się obserwy, niż próbować żeglować po niebezpiecznych torach małżeństwa. Natomiast jeśli ktoś chce zostać sam po to, żeby sobie lepiej życia używać, być takim trutniem, to nie jest też dobre, bo nie wolno w ten sposób się dyspensować i uciekać od trudów życia. Bo każdy musi się w jakiś sposób z nimi zmierzać w stanie, w którym się znajduje. Natomiast jak jest się młodym człowiekiem, to z tym życiem można zrobić, co się chce. Ale
no to już tak jak powiedziałem, że Bóg ciebie nie uchroni, to ty nigdy nie masz gwarancji, że nic ci się nie stanie. Albo że nie będziesz miał jakiegoś niebezpieczeństwa. Nawet nie wiadomo, czy byś miał dzieci, bo może być bezpłodny. To jest choroba naszych czasów. No, tak bym temu młodemu człowiekowi odpowiedział. Niech dobrze przemyśli, z kim chce się związać. Czy ta osoba jest katolikiem i podziela te same ideały. I to nie dlatego, że się wczoraj nawróciła, tylko to, że rzeczywiście są te same ideały. I czy ma zdrową rodzinę. Bo jeśli ma niezdrową, to w dużej mierze może powtórzyć błędy swojego ojca albo matki. Dlatego dobrze jest, im bardziej pragmatycznie wychodzi się za mąż albo się żeni, tym są trwalsze małżeństwa. Im mniej emocji i zakochania, tym lepiej. Zobaczę, ile już tutaj się rozmawiamy ze sobą. Godzinę czasu. Okej, czyli jest teraz włączone, tak? Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia z nowymi filmami. Bóg zapłać za Wasze wsparcie, to dzięki Niemu nauki katolickie mogą się rozwijać. Dołącz do naszej listy mailingowej. Link do zapisu w opisie filmu.